Miałem wiele snów dzisiaj, ok? I jeden z nich zapamiętałem, bo dotyczył purpura. To było dziwne, bo purpur zachorował i mogłem go wyleczyć jakimś eliksirem, nie? Eliksir, który sam mogłem wyprodukować. I przez większość snu szukałem tych składników. Jakieś dziwne rzeczy odpierdalałem, szukając tych składników, ale to tam chuj. I później... Wika, 5 zł. Jak czytałem instrukcję, z patelnia, jak przepis, to osiągnąć... Bulka, masło, kielbasa, ser, cebula, druga bulka. Wiem to z patelni... Co? Jak to z patelnią? Co? Ale smacznego, smacznego, ale nie jest patelni. I dzięki ślicznie za donycika. No i generalnie w instrukcjach na temat tego eliksiru, jak już zdobyłem wszystkie składniki, było napisane, że muszę podgrzać. Właśnie nie wiem, co miałem podgrzać, ale do 300 stopni. Ja bardzo nie ogarniałem, jak ja mam to zrobić. Czy to purpur ma mieć 300 stopni, czy ten eliksir. I podgrzałem w piekarniku eliksir. Później dałem purpurowi ten eliksir, opatuliłem go w jakiś koc i jeszcze purpura wsadziłem do piekarnika, żeby go podgrzać do tych 300 stopni i żeby eliksir zaczął działać. Biedrocha. Później się obudziłem. Już XD. No bo nie wiedziałem, jak podwyższyć temperaturę, więc... Urbana, uwielbiam cię oglądać. W sensie w tym śnie, zawsze nie? Zawsze poprawiasz mi twoje filmiki, sobie... przesyłam całuski papatki. Nie wiem, jakoś uroiłem, że w ten sposób podniosę temperaturę, nie? Żeby eliksir zaczął działać.